Księga Amosa, rozdział 2, część 2. A przecież to ja wytępiłem przed wami Amorejczyka, wysokiego jak cedr, mocnego jak dąb. Jego owoc wyniszczyłem z góry, a jego korzenie z dołu. Po opisie grzechów Izraela Amos zaczyna opisywać dobrodziejstwa, których Żydzi doznali od Boga. Pierwszym jest zwycięstwo nad Amorejczykami, ludem, który mieszkał w ziemi Kanaan. Cedr to najwyższe drzewo, jakie Izraelici znali, a dąb to najmocniejsze. Izrael pokonał Amorejczyków, ale bez pomocy Boga byłoby to niemożliwe. Podobnie jak niemożliwe jest, żeby człowiek swoimi rękami przewrócił cedr albo dąb, chyba że korzenie tego drzewa są całkiem spróchniałe, ale nawet z owoców takiego spróchniałego drzewa mogą wyrosnąć nowe. Bóg sprawił, że Amorejczycy zostali pokonani przez Izraelitów i nie odrodzili się. Przecież to ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej i prowadziłem was przez pustynię 40 lat, abyście posiedli ziemię Amorejczyka. Zanim Bóg dał w cudowny sposób zwycięstwo nad Amorejczykami, w równie cudowny sposób wyprowadził ich z Egiptu i w równie cudowny sposób prowadził przez pustynię przez 40 lat. Amos wylicza kolejne powody, dla których jego rodacy powinni być wdzięczni Bogu, bo wie, że wdzięczni nie są. Gdyby naprawdę byli wdzięczni, zachowywaliby się inaczej. Nadto powoływałem spośród waszych synów proroków, a spośród waszych młodzieńców Nazyrejczyków. Czy nie było tak, synowie Izraela? Mówi Pan. Lecz wy poiliście Nazyrejczyków winem, a prorokom nakazywaliście: nie prorokujcie. Kolejnym dobrodziejstwem Boga dla Izraelitów było to, że powoływał spośród nich ludzi, którzy w szczególny sposób służyli mu. Dawał w ten sposób reszcie narodu okazję, żeby go poznała. Nazyrejczycy mogli swój czas poświęcać dla Boga na różne sposoby. Prorocy przekazywali jego słowa. Żydzi nie cenili ani jednego, ani drugiego. Starali się doprowadzić Nazyrejczyków do złamania ich ślubów, a proroków do milczenia, bo to, co prorocy mówili, nie podobało im się. Otóż ja zatrzeszczę pod wami tak, jak trzeszczy wóz wypełniony snopami. Ten tekst jest dość niejasny i może być różnie tłumaczony. Wydaje się, że chodzi o to, że Bóg ma dość swojego narodu, że Żydzi stali się dla niego ciężarem. Tak jak przeładowany wóz może pęknąć, tak nagle skończy się cierpliwość Boga dla grzechów Izraela. I nie zdoła uciec szybki, mocnego nie podtrzyma jego siła, a bohater nie ocali swojego życia. Kiedy Bóg był łaskawy dla Izraela, to sprawiał, że jego wysiłki przynosiły nadzwyczajne rezultaty. Osiągali coś, co było ponad ich naturalne siły, tak jak na przykład zwycięstwo nad Amorejczykami. Kiedy łaskawość Boga się skończy, to naturalne siły i zdolności Izraelitów na nic im się nie przydadzą. Człowiek szybki nie zdoła uciec przed prześladowcami, człowiek silny nie zdoła ich pokonać, a człowiek odważny zginie w walce z nimi. I nie ostoi się łucznik, nie umknie szybko nogi, ani jeździec nie ocali swojego życia. Łuk był w tym czasie groźną bronią, ale także ona nie pomoże w walce Izraelitom, na których Bóg będzie się gniewał. Nie zdołają też uciec przed wrogami, ani wtedy, gdy będą dobrymi biegaczami, ani wtedy, gdy będą mieli konie. A najodważniejszy wśród bohaterów będzie uciekał w owym dniu nagi, mówi Pan. Ktoś może uważać się za odważnego, pokładać nadzieję w swojej odwadze, ale Amos zapowiada, że także tą naturalną odwagę Bóg może odebrać i zrobi to. Ten bohater, który ucieka nagi, pewnie przebudził się na tyle wcześnie, aby zobaczyć nadciągających wrogów i przeraził się tak bardzo, że nawet nie ubrał się, by nie tracić czasu i natychmiast zaczął uciekać, choć kiedyś w takich sytuacjach postępował inaczej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej.
jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań, szlakiem Twoich prawd. Tyś mi, mój Panie, tarczą w walce z szatanem, Ty zwycięstwo dasz. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Oświeć mi drogę światłem Twojej nauki, ukaż życia cel. Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie, rozkosz szczęściem strach. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Tyś jest, o Panie, ufnej wiary ostoją, mocą w tęsknich dniach. Łaska Twa zmyła mojej duszy zbrukanie, Syna Twego krwią. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej.